Dzień dobry Państwu, Łukasz Molenda, kłaniam się Państwu nisko. Razem ze mną dzisiaj za pośrednictwem Skype'a Konrad Frysztak, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam Pana, Panie redaktorze. Panie pośle, zacznijmy od trasy kolejowej nr 8. Donosił Pan ostatnio na swoich profilach społecznościowych, że w części ten remont to samowola budowlana. O co chodzi i jak to się może skończyć? Myślę, że wszyscy lepiej zrozumiemy to, kiedy będziemy przywoływać budowę własnych domów. Jeśli ktoś z Państwa słuchaczy budował swój dom, to wie, że nie da się takiego domu budować bez dokumentów, bez pozwoleń. Jeśli na początek są warunki zabudowy, to później jest pozwolenie na budowę. I takie pozwolenie na budowę wieńczy ten okres przygotowawczy, okres dokumentacyjny i potwierdzający możliwość budowy w danym miejscu, ale przede wszystkim budowy bezpiecznej. Bezpiecznej nie tylko dla budowlańców, ale również dla tych, którzy będą z tego domu korzystać. Ja otrzymałem informację, odpowiedź na moją interpelację złożoną już wiele miesięcy temu, że dwa odcinki, jeden w Bartodziejach, drugi w Kruszynie, nie posiada takich pozwoleń na budowę. Dlatego w ubiegłym tygodniu sprawdziłem w terenie, co dzieje się na tych odcinkach. Moje wielkie zaskoczenie, ponieważ tam te obiekty mostowe, to jest dokładnie dwa mosty nad niewielkimi rzeczkami, są wybudowane. To pozwala mi na to, żebym zaczął zastanawiać się, czy to jest bezpieczne. Bezpieczne dla tych, którzy to budowali, ale również, a może przede wszystkim dla tych, którzy będą z tego korzystać. Trudno mi, panie redaktorze, powiedzieć, ale myślę, że druga informacja, którą powziąłem w ostatnich dniach, którą podzielę się z panem i z państwem na pana antenie, to, że Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w skrócie CUPT, zatrzymał finansowanie budowy linii kolejowej nr 8. Mówimy tutaj o blisko miliardzie złotych ze środków Unii Europejskiej. Te pieniądze nie zostały i nie będą w tym momencie wypłacane, ponieważ Centrum Unijnych Projektów Transportowych przeprowadziło kontrolę. Zatem chciałbym zadać pytanie za pana pośrednictwem, ponieważ Marek Suski raczej nie odpowiada na moje pytania, a kiedy go o coś pytam w kuluarach sejmowych, zbywa to takim uśmieszkiem. Panie Marku, panie pośle Suski, jak pan pilnuje tej inwestycji? Ja już kiedyś o tym mówiłem. Jest pan jedynym reprezentantem naszego miasta z grona parlamentarzystów, który uczestniczy w naradach koordynacyjnych przy budowie radomskiego lotniska. Zatem pytam pana, jak pan pilnuje tej inwestycji? Jaki pan nadzór polityczny sprawuje nad tą inwestycją? Wielokrotnie mówił pan o tym, że jest to ważne dla lotniska. Zatem pytam, jak chcecie odebrać linię kolejową, jak chcecie zakończyć budowę tej linii i jak chcecie doprowadzić do tego, żeby pasażerowie mogli dojeżdżać do lotniska. To tylko pokazuje, że pana wiarygodność w każdym temacie, panie pośle Suski, również w temacie dotyczącym podziału województwa mazowieckiego, jest zerowa. Czy po prostu pan i pana grupa polityczna nie radzicie sobie z tym? No dobrze, zostawmy na chwilkę politykę jeszcze. Do województwa, podziału województwa mazowieckiego i do województwa radomskiego dojdziemy. Tu zastanawiam się, bo ta informacja byłaby porażająca. Jeżeli się okaże, że nie będzie tego finansowania z Unii Europejskiej, to za co zostanie sfinansowany ten remont? To jest gigantyczny remont. Nie wiem, panie redaktorze. Myślę, że po prostu PKP PLK ma to zapisane w swoich budżetach i będzie oczekiwać na to finansowanie. Ale ja już w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku miałem informację, że coś złego z finansowaniem się dzieje. Nie miałem tylko takiej pewności, czy to Komisja Europejska, czy Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Dziś już to wiem. Wiem na 100%, że Centrum Unijnych Projektów Transportowych wstrzymało finansowanie. I to jest prawie miliard złotych. To jest ogromna inwestycja. Co z tym będzie dalej? Trudno powiedzieć. Wiem również, że na przestrzeni najbliższych kilku dni PKP PLK chce zamknąć, a w następstwie zburzyć wiadukt na ulicy Kozienickiej, co spowoduje utrudnienia w ruchu, ale co dalej, jeśli ta linia kolejowa nie posiada finansowania? Czy to będzie tak, że ten wiadukt zostanie zburzony, ale nigdy w przyszłości nie zostanie odbudowany? Tego nie wiemy. Jakieś prace się toczą, ich tempo nie jest zadowalające. Przypomnę, że Marek Suski mówił o tym, że w styczniu będziemy jeździć pociągiem do Warszawy prosto z Radomia. Jeśli nie normalnym pociągiem elektrycznym, to może takim elektroszynobusem. Koniec cytatu. Takich elektroszynobusów nie ma, a nawet gdyby były w Polsce, to nie mogłyby jeździć bez torowiska. Tak właśnie wygląda zarządzanie naszym krajem, ale również nadzorowanie
ogromnej inwestycji ważnej dla Radomian przez polityka Prawa i Sprawiedliwości. A czy nie straszy pan przypadkiem za bardzo, jeśli chodzi o ten wiadukt przy ulicy Kozielnickiej, bo no przecież nie sposób sobie wyobrazić funkcjonowania miasta, ruchu w mieście w tamtej części bez właśnie tego wiaduktu. Bardzo dobrze, że udało nam się wspólnie z prezydentem Radosławem Witkowskim wybudować dwa wiadukty, nowe wiadukty na Alei Wojska Polskiego, że w 2015 roku wybudowaliśmy nowy wiadukt na Żółkiewskiego. To daje alternatywne co najmniej 3 bądź 4 drogi dojazdu do drugiej części miasta dla tych, którzy mieszkają po stronie Gołębiowa i Rajca w Radomiu. To pozwala na to, że można wykorzystać alternatywne drogi, ale jaką mogę mieć pewność, jeśli dowiaduję się, że ta inwestycja nie posiada finansowania w tej chwili, że to finansowanie zostało wstrzymane. A kto jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy? Kto powinien ponieść odpowiedzialność? Przede wszystkim politycy Prawa i Sprawiedliwości. Nie sposób nie wspomnieć o Andrzeju Kosztowniaku, który latał. To nie oni, panie pośle, odpowiadają za przygotowanie dokumentacji jednak. Od ponad 5 lat całą władzę w kraju posiada Prawo i Sprawiedliwość, a inwestycją kolejową bezpośrednio zajmuje się Marek Suski i Andrzej Kosztowniak, bo on również o tym informował, że będzie tym, który będzie rozliczał. Marek Suski jest tym, który jednoosobowo uczestniczy w naradach koordynacyjnych w Ministerstwie Infrastruktury, które dotyczą Radomia i ziemi radomskiej w kontekście budowanego lotniska na Sadkowie. To on. Ale chyba Adam Bielan też nie bierze udział, prawda? Ale Adam Bielan dziś jest eurodeputowanym. Jego sprawczość w tej materii jest na pewno zdecydowanie niższa. Ja nie uczestniczę w ostatnich ponad 12 miesiącach w naradach koordynacyjnych decyzją polityków Prawa i Sprawiedliwości, mimo tego, że wielokrotnie o to prosiłem. Ewidentnie pan Marek Suski boi się tego, że ktoś mógłby powiedzieć przy ministrze, przy prezesie Merchlu z PKP PLK po prostu prawdę. Prawdę nie tylko w kontekście budowanego lotniska, w kontekście budowanych dróg, czy bezpośrednio w kontekście linii kolejowej. Takiej prawdy politycy się po prostu boją. Boją się tego, że nie radzą sobie z tym i ktoś mógłby to jasno powiedzieć. Mm-hmm. Na chwilę zmieńmy temat. Dał się pan poznać jako gorący zwolennik powstania nowego województwa wbrew kolegom partyjnym. No i co? Cieszy pana teraz ta deklaracja posła Suskiego, że do końca roku będziemy mieli podział województwa? Na początek odniosę się do tego mandatu wbrew kolegom partyjnym. Mój mandat należy do Radomian. Do Radomian i mieszkańców ziemi radomskiej. To ci ludzie tutaj wybrali mnie, dając mi 11 996 głosów. No ale na listę wpisali pana koledzy partyjni jednak. Gdyby nie znalazł się pan na tej liście, to nie mógł pan startować. Ale pan doskonale wie, że to miejsce nie było takie, że gwarantowało mi bycie parlamentarzystą i za to jestem wdzięczny przede wszystkim radomianom i mieszkańcom ziemi radomskiej, że pozwalają mi realizować taki mandat. I radomianie i mieszkańcy ziemi radomskiej chcą, żeby Radom był ważny na mapie naszego kraju. Jesteśmy największym miastem nieposiadającym statusu województwa. To pozwala na to, że... No jest jeszcze większe miasto, panie pośle, Częstochowa. Zgadzam się z panem, racja. Tak, jest jeszcze Częstochowa. Słuszna uwaga. Tam też są mieszkańcy, którzy chcą tego, żeby miasto odzyskało dawny splendor. A podoba się panu taka wizja za wszelką cenę tego podziału województwa, czyli w Radomiu wojewoda, a sejmik na przykład w Siedlcach? Panie redaktorze, nie podoba mi się taka wizja, że samorządowcy chociażby innych miast dziś dają się fotografować z tabliczkami nie dla mojego miasta w województwie radomskim. To nie jest dobre. Mówię tu konkretnie o Ciechanowie. Ja uważam, że Radom jest tak dużym miastem, z tak wspaniałymi ludźmi, na to, aby był nie tylko siedzibą wojewody, ale również marszałka województwa i innych instytucji, sejmiku. O tym wielokrotnie mówiłem i o to będę dalej zabiegać. Marek Suski powinien pokazać ustawę, bo dziś mówi o niej jak o Yeti, tylko nikt tego Yeti poza Markiem Suskim nie widział, dlatego zastanawiam się, czy ono na pewno istnieje, bo Marek Suski już wiele rzeczy nam opowiadał w ostatnich latach i z tego niewiele zawsze wynika. Dlatego pośle Suski, pokaż ustawę, w ramach przeczytania tej ustawy będziemy wiedzieli, co tam jest zapisane. Radom zasługuje na to, żeby być miastem wojewódzkim. Jeśli będzie gwarantowane to, że będzie to miasto wojewódzkie, siedziba
marszałka sejmiku, ja na pewno zagłosuję za taką No ustawą. ja się nawet dziwię panu, że pan się dziwi, że Ciechanów nie chce być w Radomskim. No bo szczerze mówiąc, to tak jakbyśmy my mieli być, nie wiem, w Podkarpackim. Panie rektorze, na moim biurku leży teczka z odpowiedzią na pytania dotyczące finansów województwa mazowieckiego, w jaki sposób środki były rozdysponowywane na poszczególne miasta. Jestem na etapie analizy. Niestety marszałek odpowiedział mi w taki sposób, żebym miał dużo pracy przy tym, ale spokojnie, doliczę się i będę wiedział, w jaki sposób rozdysponowywane są środki województwa mazowieckiego i czy faktycznie jest tak dobrze, jak niektórzy mówią, że Radom tak dużo środków otrzymuje. Chciałbym mieć taką pewność. No i na koniec chciałem zapytać o zmiany w mandatach, nam się szykują. Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało takie rozwiązanie, to jest projekt poselski, ale nie ma wątpliwości, że wyszedł on z kręgu rządowego, że nie będziemy mieli możliwości odmówić przyjęcia mandatu i to my będziemy musieli pozwać policję do sądu. Co pan na to? Bzdura, totalna bzdura. Proponuje się do tego nie przywiązywać, bo jeśli nawet PiS będzie próbował to wprowadzić, to Senat to na pewno będzie blokował. Jest to tak szaleńczy pomysł, że trudno go komentować. Ja sprawdziłem, którzy parlamentarzyści się pod tym podpisali. Podpisał się pod tym przede wszystkim i został wyznaczony do reprezentowania tego projektu pan poseł Kantak. No to tylko daje pokaz tego, że jest to po prostu totalna bzdura. Zderzak, który został wystawiony po to, żeby taki temat wprowadzić. Czy będzie on szybko procedowany, czy wolno, tego jeszcze nie wiemy, ale bez wątpienia jest to po prostu bzdura, która jest odpowiedzią na te doniesienia z kraju, że coraz więcej przedsiębiorców wygrywa z tymi nakładanymi przez policję mandatami i sankcjami za niestosowanie się do wydumanych niekiedy zasad pandemicznych, ponieważ jakikolwiek mandat bez uregulowania prawnego, no nie nadaje się, nie jest po prostu mandatem. I coraz więcej Polaków wygrywa takie procesy w kontekście epidemii. Nie wyobrażam to, co sobie zachęca tego, pan że zatrzyma tego, nas. Żeby nie trzymać sobie tych reżimów? Nie, oczywiście, że do tego nie zachęcam. Zachęcam do tego, żeby trzymać oczywiście te reżimy, przede wszystkim te, które są logiczne, a nie te, które są nielogiczne. Ja osobiście noszę maseczkę, zachęcam do tego wszystkich. A to kto ma decydować, panie pośle, które są logiczne, a które są nielogiczne? No, panie redaktorze, jeśli ktoś wprowadził lockdown wiosną i my tym politykom zaufaliśmy, daliśmy im ogromny kredyt zaufania, a kredyt ten został zdefraudowany, trzeba to jasno powiedzieć, PiS zdefraudował zaufanie Polaków w wiosennym lockdownie, bo wtedy wszyscy zostaliśmy w domach, ograniczyliśmy swoje obowiązki zawodowe do niezbędnego minimum, tak aby dać szansę polskiej służbie zdrowia na to, żeby dosyć tak łatwo przejść epidemię, a okazało się, że później nic nie zostało przygotowane. Jeśli dziś wiemy o tym, że rząd zaczyna testować nauczycieli w klasach 1-3, kiedy inne kraje w świecie po prostu już się szczepią, to my testujemy. To jest o kilka miesięcy za późno. Dziś jest czas na szczepienie. Na takie szczepienia jak chociażby w Izraelu. No to jest lider na świecie. Tam szczepionki, pielęgniarki wychodzą i dają de facto na ulicy według doniesień medialnych tym, którzy nie byli jeszcze zaszczepieni. U nas oczywiście wprowadza się kolejkowanie. Dlaczego wprowadza się to kolejkowanie, a nie zaszczepi się bardzo szybko na tak zwane kolokwialnie hura wszystkich medyków, a później pełna otwartość, tak żeby jak najszybciej uzyskać tę odporność społeczną? No dlatego, że Polska po prostu sobie z tym nie radzi. Polska nie zamówiła tyle szczepionek, ile mogłaby i a powinna zamówić. Już są doniesienia, że część szczepionek przejęły inne kraje, ponieważ polski rząd zdecydował, że nie jest tak dużo od razu potrzebne tych dawek. No to jest totalna bzdura. U nas jest musimy wszystko, kończyć, niestety, proszę. Rząd PiSu robi za późno. I stawiamy kropkę. Konrad Frysztak, poseł Platformy Obywatelskiej, był moim państwa gościem. Dziękuję. Łukasz Molenda, do zobaczenia i usłyszenia. Dobrego dnia.